Hallöchen, hier spricht Susa. Heute lernen wir zwei schwierige Paare. Sie sind Wörter, die sehr oft verwechselt werden. Dzisiaj nauczymy się rozróżniać trudne pary słów, które spędzają sens powiek uczącym się niemieckiego i to niezależnie od poziomu. Chcecie się dowiedzieć, jaka jest różnica między der Schlüssel, die Schlüssel, liegen oder legen? Zostańcie ze mną, zaraz poznacie odpowiedź. Zapraszam na pierwszy odcinek, Folge 1, dzięki któremu raz na zawsze nauczycie odróżniać się dwie pary słów i będziecie mogli spokojnie spać. Jeśli czujecie, że potrzebujecie więcej takich filmików, piszcie w komentarzach, co chcielibyście się dowiedzieć. Piszcie też, jakie słówka Wam się mylą. Ja postaram się Wam pomóc w kolejnych odcinkach serii Schwierige Paare. Folge 1. Willkommen. Der Schlüssel und die Schüssel. Was ist der Unterschied? Der Schlüssel czy die Schüssel? Jaka jest różnica? Spróbujcie popatrzeć na oba te słowa i wyłapać dwie różnice w tych słowach. Seht ihr die Unterschiede? A nawiasem mówiąc, der Unterschied, die Unterschiede to różnica. Nasze dwa małe szczegóły. Zwei Unterschiede. Pierwsza różnica. Słowo der Schlüssel zawiera w sobie rodzajnik der, więc słowo der Schlüssel jest rodzaju męskiego. Zapisujemy go tutaj kolorem niebieskim. Niebieski jest kolorem, który daje nam rodzajnik der. Ok. A dann noch die Schüssel. Ja? Die Schüssel hat in sich kein L. Słowo miska nie ma w sobie literki L. Schüssel. Schüssel. Miska bez L. Schlüssel. Klucz z literką L. Inna różnica to die Schüssel. Schüssel rodzaju żeńskiego. Wir schreiben das rot. Zapisujemy to kolorem czerwonym, bo czerwonym notujemy rodzajniki żeńskie. Żeńskie to feminina, męskie to maskulina. Ok, pamiętajmy, słowo Schlüssel, tak jak jest to w obrazku w prawym górnym rogu, zawiera w sobie literkę L. Tak samo zresztą jak z polskie słowo klucz. Polskie słowo klucz też zawiera literkę L. Gehen wir weiter. Wie heißt das auf Deutsch? Der Schlüssel, die Schlüssel, klucz. Also immer Singular mit dem Artikel und Plural dazu. Koniecznie z rodzajnikiem i z liczbą mnogą. Stracę Wam tu pewną regułę. Rzeczowniki męskie z końcówką L, ale tylko męskie, czyli der z końcówką L, nie dostają w liczbie mnogiej żadnej końcówki. Ale uwaga, może pojawić się umlaut, więc tak czy siak musimy się uczyć tej liczby mnogiej, ale jeśli już musimy zgadywać, no to wiemy, że nie będzie żadnej końcówki. Ok, i w liczbie mnogiej rodzajnik zawsze jest die, niezależnie czy w pojedynczej jest der, die czy das. Frage 2. Wie heißt das auf Deutsch? Die Schüssel, die Schüssel. Miska. Plural mit N. Słowo miska, die Schüssel, w liczbie mnogiej przyjmuje końcówkę N. I jest to reguła, że rzeczowniki, które są żeńskie, die z końcówką L, zawsze dostaną w liczbie mnogiej literkę N. Also, die Schüssel, die Schüsseln. Jetzt wollen wir uns mit diesem zweiten Paar beschäftigen. Przejdźmy do drugiej pary. Jetzt kommen die Verben. Liegen oder legen. Liegen lag gelegen. Liegen lag hat gelegen. Oder legen legte hat gelegt. Jaka jest różnica? Was ist der Unterschied? Die erste Frage ist, warum schreiben wir drei mal das Verb liegen, lag, hat gelegen. Legen, legte, hat gelegt. Są to formy czasownika, które podajemy. Pierwsze, bez okoliczniku, czyli po prostu leżeć. Lag,
Forma pierwsza przeszła czasu preteritum. Hat gelegen. Forma druga czasu perfekt. Jeżeli nie uczyliście się jeszcze tych czasów, to nie do końca wiecie, o co chodzi. Ale i tak uczcie się tych czasowników właśnie w ten sposób. Liegen lag hat gelegen, legen legte hat gelegt. To nam pomoże, bo w zasadzie musimy umieć sprawnie, szybko każdy czasownik odmieniać w tych czasach. Szczególną uwagę zwracajcie tutaj na fakt, czy przy tej odmianie czasownika jest hat czy ist. Czasem się pojawia hat, na przykład hat gelegen, ale będziemy mieć ist gefahren. I to jest właśnie bardzo ważne. Ok, ucz się wszystkich form, dzięki nim będziesz sprechał jak prawdziwy Niemiec. A taka ciekawostka, czy wiecie, że nawet niemieckie dzieci w niemieckiej szkole uczą się tych szczególnych form czasowników? One uczą się po kolei każdy czasownik nieregularny w czasie perfekt i w czasie preteritum, tak jak my. Nie jesteście sami. A tymczasem wesołe pszczółki nauczą nas form czasowników. Wiederholt bitte, powtarzajcie. Liegen lag hat gelegen, leżeć. Legen legte hat gelegt, położyć. Und noch einmal, jeszcze raz powtórzcie. Liegen lag hat gelegen, leżeć. Legen legte hat gelegt, położyć. Nun kommt die Frage, wohin legst du den Schlüssel? Dokąd kładziesz klucz? Używamy czasownika legen, legte, hat gelegt, położyć, wraz ze słówkiem pytającym wohin. I teraz uwaga, nie możemy zapytać, wo legst du den Schlüssel? Gdzie kładziesz klucz? Bo legen, legte, hat gelegt to czasownik, który oznacza przemieszczenie. Skoro mamy do czynienia z przemieszczeniem, musimy użyć słówka wohin, dokąd. Kładziesz klucz? Więc on się przemieszcza. A skoro się przemieszcza, pytasz wohin. Wohin legst du den Schlüssel? Dokąd kładziesz klucz? Wohin równa się przemieszczenie. Und jetzt kommt die zweite Frage. Die Frage ist nun, wo liegt der Hund? Gdzie leży pies? Użyliśmy czasownika liegen, lag, hat gelegen, leżeć i słowo pytające do czasownika leżeć to wo, gdzie. Nie możemy zapytać wohin liegt der Hund, dokąd leży pies, bo pies się nie przemieszcza. Gdy nie mamy przemieszczenia, używamy słówka wo, wo, gdzie. Also nochmal, liegen plus wo. Wir fragen dann, wo liegt der Hund? Wo równa się brak przemieszczenia. Und jetzt wiederholen wir noch einmal die Regel. Wo, gdzie? Wohin, dokąd? Tworząc pytanie o miejsce, musimy się skoncentrować, czy mamy to przemieszczenie, czy nie. W języku polskim rozróżniamy co prawda wo i wohin, bo mówimy gdzie i dokąd, ale coraz częściej Polacy tego słowa dokąd nie używają i pytamy gdzie idziesz, zamiast dokąd idziesz. I tutaj pytanie do profesora Miotka. Dlatego rozróżnienie wohin i wo jest dla Polaków bardzo problematyczne i należy do najczęściej popełnianych przez nas błędów. Wo, gdzie, wohin, dokąd. Wo liegt der Hund? Pies leży, pies się nie przemieszcza, używamy wo. Wohin fährt der Hund? Pies jedzie, pies się przemieszcza. Pytamy, wohin fährt der Hund? Antwortet jetzt auf die Frage. Schreibt die Antworten in den Kommentaren. Odpowiedzcie w komentarzach na pytanie. Wo liegt euer Hund? Gdzie leży wasz pies? Nochmals. Wo liegt euer Hund? Mein Hund liegt in der Hundehütte. Und eure Hunde? Wo liegen eure Hunde? Schreibt das unbedingt. Ich bin ganz neugierig auf die Antworten von euch. Wo liegt der Hund? In der Hundehütte. Budzie, der Hund liegt in der Hundehütte. Wohin fährt der Hund? Zum Metzger.
Do rzeźnika. Gdzie może chcieć jechać pies? A teraz uwagi do przyimków. Użyliśmy tutaj przyimka in i zu. In der Hundehütte, w budzie, i zum Metzger, do rzeźnika. Teraz wyjaśnijmy sobie problematyczne użycie tych przyimków. In. Pies jest in der Hundehütte. Pies jest w środku budy. A buda otacza psa. Zawsze tak jest, że in się używa, gdy coś jest czymś otoczone. Wewnątrz czegoś w rodzaju jakiegoś pudełka, czegoś zabudowanego. Te reguły są bardzo ważne, na przykład jak chcemy powiedzieć na stadionie. Po polsku mówimy na stadionie. Po niemiecku mamy im Stadion, dlatego że stadion jest obudowany do ludzie na stadionie. Oni znajdują się w rodzaju pudełka. Dlatego są im Stadion, a nie auf dem Stadion. Auf dem Stadion ist falsch. Dann schaut euch das an zum Metzger. Ja? Da haben wir zu. Zu używamy mówiąc, że idziemy do jakiegoś człowieka. I na przykład idziemy zu Oma, zu Zuza, zu Kaśka, zu Marek. Aber auch für andere Namen. Używamy tego też do innych nazw. Na przykład nazwy sklepów. Wir gehen zu Leviathan. A wiecie, że Leviathan to jest imię diabła? Wir gehen zu Biedronka. Wir gehen zu Auchan. Ale też używamy do instytucji. Wir gehen zur Kirche. Idziemy do kościoła. Wir gehen zur Post. Wir gehen zur Bank. Ok. Übung macht den Meister. Ćwiczenie czyni mistrza. Ćwiczmy zatem. Liegen oder legen, ergänzt bitte jetzt die Verben. Stawcie czasowniki liegen, legen w odpowiedniej formie. A teraz słownictwo, wiederholen wir den Wortschatz. Das Gras, trawa, ins Gras, w trawę, in der Sonne, na słońcu, die Katze, die Katzen, kot. Und jetzt kommt die Frage, wohin, bla bla bla, du die Blume? Antwort, ins Gras. Frage 2. Wo, bla bla bla, die Katze? Antwort, in der Sonne. A propos przyimków, popatrzmy na te słówka pod spodem i mamy ins Gras, ok? A używamy in, bo gdy bzyczek włoży kwiata w trawę, to ten kwiat będzie otoczony cały tą trawą. On będzie się znajdował w trawie. Trawa utworzy jakby pudełko, w którym będzie ten kwiatek schowany. To samo. In der Sonne. Kot leży w słońcu. I teraz, on nie leży na słońcu. Gdyby kot leżał auf der Sonne, to oznaczałoby to rychły koniec dla kota. Możecie sobie wyobrazić, dlaczego. Auf der Sonne oznacza bezpośrednio na powierzchni słońca. A in der Sonne znaczy, że pies, czy kot, czy jakieś inne zwierzę, czy my, leżymy sobie i jesteśmy otoczeni tymi promieniami słońca z każdej strony. Jesteśmy oblani tym słońcem. Czyli jakby znajdujemy się w środku tych promieni słonecznych. Ok. Macht jetzt die Übung, welches Verb passt und pass auf die Formen auf. Ok. Liegen oder legen? Und nun die Antwort. Wohin legst du die Blume? Ins Gras. Dokąd kładziesz kwiatka? Trawę. Wo liegt die Katze? In der Sonne. Gdzie leży kot? Słońcu. A teraz przenośmy się z łąki nad morze. Weiter haben wir liegen oder legen. Ergänzt die Verben. Aber zuerst wiederholen wir den Wortschatz. Najpierw powtórzmy słownictwo. Die Schatzkiste, die Schatzkisten. Skrzynia skarbu. Das Meer, die Meere. Morze. Im Meer.
W morzu. Das Fass, die Fässer. Beczka. Das Schiff, die Schiffe. Statek. Auf das Schiff, na statek. Die erste Frage. Wo, bla bla bla, die Schatzkiste? Im Meer. Frage 2. Wohin, bla bla bla, er das Fass? Auf das Schiff. Löst jetzt die Aufgabe, rozwiążcie zadanie, a następnie sprawdźcie odpowiedzi. Bereit? Die richtigen Antworten sind: Wo liegt die Schatzkiste? Gdzie leży skrzynia skarbów? Im Meer. Wohin legt er das Fass? Dokąd on kładzie beczkę? Auf das Schiff. Üben wir weiter. Przyporządkujcie formy i wyrażenia do dwóch kolumn. Widzimy dwa bzyczki. Bzyczek po lewej stronie, liegen, nie przemieszcza się, bo liegen oznacza leżeć, czyli brak przemieszczenia. Bzyczek przylegen, kłaść, przemieszcza się. Używa swojej supermocy i leci, dlatego że liegen oznacza przemieszczenie. Po co nam bzyczki? Żeby było łatwiej skojarzyć. W niemieckim ważne jest, czy czasownik wyraża to przemieszczenie, czy też brak przemieszczenia. Przy przyimku in możemy mieć do czynienia z przemieszczeniem i brakiem. Jeżeli się coś przemieszcza, to po in daje akuzatyw. Jeżeli rzecz się nie przemieszcza, to po in dajemy datyw. A teraz spróbuj dopasować słownictwo z ramki w prawym dolnym rogu do dwóch kolumn. Do liegen links, liegen rechts. Ok, bereit? Überprüfen wir die Antworten. A oto bzyczki i odpowiedź do zadania. Die linke Seite, lewa strona. Liegen plus wo, bo leżeć gdzie, leżeć nie dokąd. Lag, gelegen, to formy przeszłe od czasownika liegen. A teraz im Schrank, in der Schüssel. Mamy w szafie, w misce. Rzeczowniki po im użyte są tutaj w datywie. A w datywie dlatego, że tutaj przy czasowniku liegen, leżeć, nie mamy do czynienia z przemieszczeniem. Dlatego po in damy datyw. Und jetzt kommen wir zur rechten Seite. Seite legen, ok? I latający bzyczek. Pytanie, wohin? Bo dokąd? Kłaść. Und dann haben wir die Formen gelegt und legte, also perfekt und präteritum, dwie formy przeszłe. Weiter kommt in, do. Und dann haben wir ins Bett, do łóżka. Bzyczek leci do łóżka, przemieszcza się. Und dann akkusativ. In plus akkusativ. In das Bett, ins Bett. Dann kommt noch die Tasche. Bzyczek leci do torby. In, przemieszczenie. Die Tasche w akkusativ. Die Tasche in die Tasche. Jeżeli coś się przemieszcza, wohin? Po słówkach in, an, auf, vor, hinter, über, unter, neben, zwischen. Damy akkusativ. Jeżeli tego przemieszczenia nie będzie, to zapytamy wo, gdzie. I po tych przyimkach użyjemy teraz dativ. Eine weitere Übung noch. Wo oder wohin? Liegen oder legen? Lag oder legte? Gelegt oder gelegen? Bilde Sätze, die Antwort hilft. Spróbuj utworzyć krótki dialog z tej rozsypanki. Gotowe odpowiedzi powinny Ci pomóc zadać właściwe pytanie. Wiederholen wir zuerst aber diesen Wortschatz. Auf den Tisch, na stół, akkusativ. In der Schüssel, w misce, dativ. Normalerweise, zazwyczaj. Schau dir jetzt die Sätze an und notiere die Fragen, wenn möglich. Jeśli to możliwe, zatrzymaj wideo i zanotuj pytania. Uwaga, pierwsze pytanie jest do zrobienia w czasie perfekt. Bereit? Die richtige Lösung. Wohin habt ihr den Schlüssel gelegt? Auf den Tisch.
Und wo liegen normalerweise die Schlüssel? In der Schüssel. Dokąd położyliście klucz? Na stół. A gdzie normalnie leżą klucze? W misce. Und nun Wiederholung von unserem Wortschatz aus der heutigen Lektion. Wiederholt bitte. Powtórzcie ze mną słownictwo. Der Schlüssel, die Schlüssel, klucz. Die Schüssel, miska. Schwierig, trudny. Das Paar, die Paare, para. Die Folge, die Folgen, odcinek. Liegen, lag, hat gelegen, leżeć. Legen, legte, hat gelegt, położyć. Wohin, dokąd. Wo, gdzie. Der Unterschied, die Unterschiede, różnica. Der Hund, die Hunde, pies. Die Hundehütte, die Hundehütten, Buda dla psa. In der Hundehütte, Budzie dla psa. Er fährt, on jedzie. Der Metzger, die Metzger, rzeźnik. Zum Metzger, do rzeźnika. Das Gras, trawa. Ins Gras, trawę. In der Sonne, na słońcu. Die Katze, die Katzen, kot. Der Schlüssel, die Schlüssel, klucz. Die Schatzkiste, die Schatzkisten, skrzynia skarbu. Das Meer, die Meere, morze. Im Meer, morzu. Das Schiff, die Schiffe, statek. Auf das Schiff, na statek. Das Fass, die Fässer, beczka. Auf den Tisch, na stół. In der Schüssel, w misce. Normalerweise, zazwyczaj. Zauważyliście pewno kod QR? Ten kod skieruje Was do słówek tej lekcji zamieszczonych na Quizlecie. Zachęcam, o Quizlecie już co nieco opowiadałam. Koniecznie zeskanujcie ten kod albo skorzystajcie z opisu pod wideo. Tam też będzie zamieszczony link, który doprowadzi Was do tego słownictwa. Besten Dank für eure Teilnahme. Hoffentlich konnte ich euch helfen. Dziękuję bardzo za udział. Pamiętajcie o łapkach w górę i subskrypcjach, które niezmiernie motywują do tworzenia kolejnych filmików. I pamiętajcie, że 1000 subskrypcji umożliwi nam prowadzenie tak zwanych live'ów, czyli będziemy mogli prowadzić lekcje na żywo. Piszcie też, jakie tematy powinniśmy tutaj poruszać, czego Wam najbardziej potrzeba i może też, co Wam się myli. Vergesst die Aufgabe nicht. Die Frage war, wo liegen bei euch die Schlüssel und wo liegt euer Hund? Pamiętajcie o zadaniu, gdzie leżą klucze, gdzie leży Wasz pies. Okay, das wäre es. Danke und winke winke. Tschüssi.